Le numer, proszę Państwa, oto miś, miś jest bardzo grzeczny dziś. Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami serdecznie i dzisiaj przychodzę do Was, jak widzicie po tytule, z bardzo budżetowym makijażem. Najdroższy kosmetyk, którego dzisiaj chcę użyć, kosztował mnie 17,99, czyli właściwie 18 zł. I udało się, zamknęłam się w stówce, jeszcze mi nawet parę groszy zostało. Także trochę się nagimnastykowałam, z pewnych rzeczy oczywiście musiałam zrezygnować, ale to wiadomo, że za stówkę no nie da się kupić wszystkich produktów dokładnie takich, jakie byśmy chciały. Natomiast moim celem było to, żeby wybrać takie produkty, z których sądzę, że będę zadowolona. Wiecie, nie takie totalnie najtańsze, bo mogłabym jeszcze zejść niżej z ceną tego makijażu. Natomiast chciałam kupić takie kosmetyki, które być może jeszcze mi się do czegoś przydadzą. Kosmetyki, które jeżeli komuś podaruję, wiecie, w sensie raz użyte, to też komuś posłużą, bowiem bardzo często te najtańsze kosmetyki, no umówmy się, są takie sobie. Więc szperałam, słuchajcie, znalazłam bardzo fajną drogerię internetową, w której są mega promocje bardzo często i na przykład taką kredkopomadkę z Revlona kupiłam, słuchajcie, za coś około 4 złote. 3 z kawałkiem, no powiedzmy 4 zł. No i to jest, wiecie, naprawdę bardzo fajny produkt. Bałam się, że wiecie, że może coś z nim będzie nie tak, no bo sobie myślę, 4 zeta za Revlon, ale bardzo ładnie pachnie, był zapieczętowany, w sensie takim, że była tutaj taka folijka. Także ja myślę, że bez zbędnego gadania przechodzimy do robienia makijażu, dlatego że żadnego etapu nie chcę pominąć, chcę przy Was zrobić totalnie wszystko. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i przede wszystkim, jak to się utrzyma. I pierwszym kosmetykiem, którego chcę użyć, to jest kredeczka od Essence w kolorze 04 Blond. Mam nadzieję, że nie będzie ruda. Zobaczmy. Wiecie, bo ja nawet nie sprawdzałam. No jest ciepława, ale wiecie co, ale może być tak, że może ona się obroni. Przy czym jeszcze tylko Wam powiem, że ja jestem na świeżo po laminacji brwi, laminacji rzęs. Ja jestem przezachwycona oczywiście jak zawsze tym efektem. No zobaczcie, jakie mam rzęs. Oczywiście link do... Słyszycie koguta? Słuchajcie, oczywiście linki wszystkie Wam zostawiam na dole, link do Natural Lashes, gdzie ja wykonuję zabiegi, też macie na dole. Także co, bez zbędnego gadania jedziemy z brwiami. Więc dzięki tej laminacji tak naprawdę ja niewiele co potrzebuję tutaj uzupełniać i tylko właśnie modliłam się, żeby ta kredka nie przyszła zbyt pomarańczowa, bo wiecie, bo czasami te kredki dla blondynek no są po prostu rude. Zupełnie czasem tego nie rozumiem, ale ta kredka widzę, że jest ok. I tak w ogóle, bo jeszcze Wam nie powiedziałam, dzisiaj zrobimy sobie taki makijaż dzienny, bez doklejanych sztucznych rzęs, bo chcę, wiecie, zobaczyć, czy właśnie, czy za tą stówę jesteśmy w stanie kupić kosmetyki tak, żebyśmy mogły na co dzień się po prostu malować. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o wszystkie te kosmetyki, to będzie dla mnie pierwsze wrażenie. No nie, przepraszam, puder znam, miałam, nie wiem, lata świetlne temu. No laminacja brwi to jest po prostu coś cudownego, słuchajcie, one się same układają. Nawet moje takie liche brwi, takie, których w ogóle prawie nie było, tak? Przecież pamiętacie, takie cieniusieńkie, one pięknie, wiecie, są postawione, one się robią nagle grube, no szok. No powiem Wam, że nawet podoba mi się ten kolor tej kredki. Mógłby być ciutek chłodniejszy, ale jak na kredkę, która kosztowała, już Wam mówię, kosztowała mnie 6 zł 57 groszy. Kolejny punkt programu to przygotowanie powiek. Ja powieki oczywiście mam już odtłuszczone. No i kupiłam za 11,99 korektor od Rimmel i to jest Lasting Matte. Mam nadzieję, że to jest korektor zastygający. To jest w ogóle jakiś Soft Matte Concealer. Zobaczymy w ogóle, co to za cudo. Ja nigdy w życiu nie miałam tego korektora. Zobaczymy, dzisiaj użyję tego i na powiekę, i potem pod oczy. Mam go w kolorze 015 True Ivory. I tutaj zobaczymy, co on sobą reprezentuje. Ciekawa jestem właśnie, czy zastyga.
bardzo by było fajnie, gdyby zastygał. Niby jest napisane, że jest, że przez 24 godziny kontroluje wydzielanie sebum. Zobaczymy. No krycie to on ma średnie. Mam wrażenie, że robi się coraz bardziej lepki i że będzie zastygał. Także bardzo dobrze. Czyli przechodzimy do kolejnego punktu programu. Robimy sobie makijaż oczu. No i właśnie najdroższym produktem jakby ze wszystkich, które kupiłam do tego makijażu, jest paletka od W7. Ona wygląda w ten sposób, więc wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Przypuszczam, że jest to, nazwijmy to, inspiracja jakąś drogą paletą. Jakoś nie przychodzi mi nic do głowy. Może lime cream, nie wiem. W każdym razie są tutaj same matowe cienie, a nie, niektóre mają takie jakby drobinki delikatne, ale myślę, że te drobinki będą w żadnym stopniu niewidoczne. I drugą paletę, tak, no bo przecież bym nie była sobą, gdybym poprzestała na jednej, bez żadnego błysku. I drugą paletką, którą kupiłam, to jest paletka z Techniksa. I to jest taka paletka, ja już tutaj właśnie sprawdzałam mniej więcej kolory. No to są takie, wiecie, takie perłowe, bardzo bezpieczne, wiecie, no napigmentowane całkiem spoko. No powiem Wam szczerze, że ja się spodziewałam, że to będzie dużo, dużo gorsza jakość. Się zdziwiłam. No! Okej, przechodzimy do robienia makijażu. To zaczynamy tradycyjnie od jasnego beżu. I tutaj mam właściwie dwa, nie wiem po co wsadzone takie dwa, bardzo podobne tutaj, zobaczcie, ten i ten. Właściwie niczym się nie różnią, zaraz zobaczymy na palcu. Ale jakie one są masełkowate. Zobaczcie, całkiem dobrze napigmentowane i te dwa cienie praktycznie się od siebie nie różnią. No zobaczcie. No dobra, to wezmę sobie tego cream. No, z pędzelka to szału pigmentacyjnego nie ma, umówmy się. To w takim razie jedźmy, wiecie, takimi dzienniaczkami, dobra? Takimi kolorami bardziej dziennymi. I wezmę sobie tą brzoskwinkę na załamanie, na ten sam pędzelek. I zaraz zobaczymy. Nie no, widać ją. Dobra, rozetrzyjmy. Zobaczmy, co z tego będzie. Jeżeli słyszycie taki szum, to oczywiście wiatrak u mnie chodzi, bo bez wiatraka się nie da żyć. No powiem Wam, że takie lekkie zdziwko za te 17 zeta, nie? No dobra, to teraz spróbujmy, czy da się to jakkolwiek bądź zbudować. Wezmę sobie mój ukochany Hulupa 66 i cień o nazwie Delicious, czy jakkolwiek bądź się nie nazywał. No bo ma być to taki bardziej dzienny, użytkowy makijaż. Zobaczymy, czy go się da tutaj położyć, dołożyć. No robi się ciemniej. Jak na razie to jestem w ciężkim szoku. W ciężkim. Biorę sobie takiej bardzo jasnej brzoskwinki i rozetrę jeszcze tu granicę trochę. Teraz zobaczymy, wiecie, na ile to można tak wyblendować, żeby to wyglądało na bardzo profesjonalne, wiecie? No te brwi jednak stwierdzam, że są za ciepłe. No dobrze, to w takim razie wezmę sobie ten prawie że najciemniejszy brąz na mały pędzelek, to jest OVW z AliExpress. Tu jeszcze mamy do tego lusterko. Powiem Wam, że lusterko o dziwo bardzo dobrej jakości. I weźmy sobie od dolnej powieki, wyprowadźmy zewnętrzny kącik, czyli tradycyjnie. No czy Wy to widzicie? Przypominam, paleta 17,99. Oczywiście jak zawsze technika w klepingu, ale to jest normalne, naturalne u mnie. A tak w ogóle, wiecie, do tego filmiku zainspirowała mnie Gosia Smelcerz, bo u niej na kanale właśnie był taki filmik tanimi kosmetykami. Ona kupowała jakieś takie kosmetyki, których ja nawet w ogóle nie wiedziałam, co to jest za firma. Tylko ona kupowała stacjonarnie, ja kupowałam przez internet. Jak nie widzieliście, to ja Wam podlinkuję oczywiście Małgosi film, bo to jakby nie patrzeć była moja inspiracja. No powiem Wam, że maluję się i jestem w ciężkim szoku. No dobra,
weźmy sobie to bordo. No dobra, niech to nie będzie już taki bardzo, bardzo dzienny makijażyk, bo po prostu, wiecie, ja jestem w takim szoku, że ja mogę zbudować tymi cieniami coś takiego na oku. No jestem w szoku. Tak, słowo szok to będzie słowo klucz tego filmiku, ok? Nie dziwcie się. No ale jeżeli w palecie za 17Z ja mam cienie o takiej pigmentacji, mam tutaj w sumie 12 tych cieni. Zobaczcie, przecież ja nie mam tutaj żadnego wspomagacza, nie mam żadnej bazy. Mam tylko ten korektor. Wiecie co? To prawda jest taka, że te cienie są takiej jakości, że ja wcale nie muszę się posiłkować tamtymi perłowymi cierniami z Techniksa. Oczywiście też bym chciała je wypróbować, ale powiem Wam szczerze, że ja bym mogła pojechać sobie tymi matami i naprawdę udałoby mi się zrobić całkiem fajny makijaż. Zobaczcie, no może tu jakiś, nie wiem, prześwit się robi, albo ja nie doklepałam. No dobrze, to ja sobie teraz rozblenduję tutaj granice. A tak jeszcze mam ochotę tego czerwonego użyć, nie? Tak troszkę. No dobra, tak troszkę. Tak troszkę, troszkę. No dobrze, to w takim razie wezmę sobie tego, o tego właśnie bordowawego cienia, takiego właśnie najbardziej ciepłego i jego położę na sam środek powieki, trochę przykrywając tamto, no ale dobra. Czy to się w ogóle da położyć? Daje się położyć jedno na drugie. Jest jakby lekki szoczek. Lekkie zdziwko, proszę Państwa. Bo mi się tymi cieniami pracuje zupełnie bez zarzutu. Bez zarzutu, zupełnie. Dobra, na mały paluszek jeszcze nabieram sobie tutaj o tego. Wezmę sobie o tak, od wewnętrznego kącika. I ja naprawdę nie potrzebuję dużo tego cienia nabierać, żeby uzyskać jakikolwiek efekt. Wiecie co? Robią się delikatne prześwity w tych miejscach, gdzie mi się załamuje skóra, gdzie ja mam te swoje żyłki. Robią mi się takie delikatne prześwity. Jak zaczynam blendować, to zaczyna się tu coś dziać, ale jak się doklepuje, to jest spoko. Także wszystko kwestia techniki. O dziwo, da się z tym popracować. Okej. Ten sam wewnętrzny kącik biorę najjaśniejszy ten cień i zobaczymy, czy jego da się jakoś zbudować. No, afekt to nie jest. Umówmy się. Ale i tak coś się da. Ja byłam przekonana, powiem Wam szczerze, że ten makijaż to będzie jeden wielki dramat. Już przygotowywałam sobie scenariusze awaryjne, w sensie takim, że ja sobie wezmę może rozświetlacz zamiast cienia, i tak dalej, i tak dalej. A prawda jest taka, że mogłabym tej palety nie kupować i użyć po prostu rozświetlacza z palety Reverse. Mam nadzieję, że bym mogła. Poczekajcie, zobaczmy, jaka jest pigmentacja. Dobra, to w dalszej części makijażu. Także chciałam powiedzieć, że gdybym tej paletki w ogóle nie użyła, w ogóle jej nie kupiła, to starczyłoby mi na sztuczne rzęsy, bo sztuczne rzęsy kupiłam chyba za 5 zł, a ta paletka kosztowała 7. Dobra, zobaczmy, czy tu jeszcze da się doklepać. O, wiecie co? Ten kremowy jest dużo bardziej napigmentowany. Tutaj jest jedna taka, powiedzmy, że dziurka, która mnie denerwuje na tej mojej żyłce, ale to, wiecie co, to naprawdę trzeba się mocno przyjrzeć. I kolejny kosmetyk, to jest kredka do oczu za 4,69, czyli niecałe 5 zł. Niestety czarna, brązowej nie było w takiej cenie, więc zobaczymy, jak się nią rysuje. Czy to nie będzie tak, jak wiecie, jakbym się rysowała kredką szkolną? Nie. Nie no, słuchajcie, to są jakieś jaja. Kredka jest bardzo miękka, przyjemnie się nią pracuje. To teraz zobaczmy, czy da się to rozetrzeć jeszcze teraz tak na szybko. Bez problemu.
No dobrze, to w takim razie poza kamerą tutaj posprzątam i zaraz do Was wracam. Nic więcej nie będę robiła, tylko wiecie, tu sobie wyczyszczę i nałożę. No to jestem z powrotem, wyczyściłam sobie tutaj ten obszar pod oczami. No i co, przechodzimy do etapu, którego tak naprawdę troszeczkę się obawiam. I tutaj mamy Ingrid Ideal Matte. I powiem Wam szczerze, że troszkę jestem zła, bo mogłam nie brać tego technika, a wziąć podkład z Ingrid, ale taki bardziej nawilżający. Tutaj boję się, że ten matujący, żeby nie był, wiecie, za suchy tutaj u mnie w tej strefie przy ustach. No ale dobrze, no cóż, taki mam, taki położę, zobaczymy co się zadzieje, zobaczymy, wiecie, jak on będzie się utrzymywał na mojej skórze. Ja na buzi mam tylko to serum od Lumen, uwielbiam, słuchajcie, jeżeli ktoś ma tłustą cerę, to naprawdę wystarczy tylko to serum pod makijaż, nic więcej. Ja oczywiście nałożyłam sobie ten kremik z Bielendy i pod oczami też mam kremik z Bielendy, ten mój ulubiony. No więc cóż, przechodzimy do nakładania tego cuda. Mam nadzieję, że kolor też będzie mi odpowiadał. Ma pompeczkę i słuchajcie, jeszcze właśnie ważna informacja. Podkład matujący kosztował mnie 11,59. No i tutaj jest pojemność 30 ml, data ważności do 23 roku, więc świeżutki. No dobra, zobaczmy co to za cudo. Nie spływa. No kolor, wiecie co, jak bardzo nie ściemnieje, to wydaje się być całkiem przyzwoity. No, ma bardzo ładny beżowy odcień, nie za różowy, taki w sam raz do mojej takiej, wiecie, chłodnej cery. Ja go nakładam tak naprawdę troszkę. Krycie ma takie, bym powiedziała, no średnie. Oczywiście jak rozprowadzimy go bardziej, to będzie lżejszy. Wiecie co? No zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Nie, wiecie co, to są jakieś jaja. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że ten test wyjdzie jakkolwiek bądź pozytywnie. Bo to są przede wszystkim, wiecie, to nie dlatego, że to są tanie kosmetyki, tylko to są kosmetyki, których ja absolutnie nie znam. A jak się nie zna kosmetyków, no to wiecie, że różnie to może być, tak? No słuchajcie, ta odrobina wystarczyła mi na pokrycie całej twarzy, tutaj przeciągnięcie na szyję lekko. Jest rzeczywiście bardzo, bardzo cienka warstwa. On chyba o ciupinkę zastyga, bo go, wiecie, zaczynam troszeczkę czuć. Spróbuję go sobie dołożyć tutaj, gdzie mam największe zaczerwienienia. No ale to jest kolejny szok. To jestem, jak on się utrzyma. Dzisiaj jest już dość późno, bo jest gdzieś koło godziny 15, no 14:30 może. Dzisiaj mogę nie dać rady przyjść z podsumowaniem, ale na pewno napiszę Wam w opisie. No dobra, to w takim razie czas położyć korektor, ale ja jestem naprawdę w ciężkim szoku, jak pięknie ten podkład w tej chwili wygląda. Oczywiście wiecie, wszystko się może zmienić, ale na chwilę obecną, na chwilę nakładania to po prostu jest szok. Dobra, wracamy do korektora. Korektor kosztował 11,99. No dobrze, i nałóżmy go tutaj. Oczywiście koncentruję się tu, gdzie mam największe zasinienia i resztę rozprowadzam do zewnątrz. No w tej chwili bardzo ładnie zgrał się korektor z podkładem. Jedyne co widzę, to z korektorem trzeba dość szybko pracować, bo on jak zastygnie i ja chciałam tutaj dołożyć drugą warstwę, to zobaczcie, zaczęły mi się robić takie, widzicie, jakby skorupka, jakby coś. I tego nie bardzo mogę już rozklepać, bo się robi tylko gorzej. Także korektor jako korektor pod oko, no, mogłoby być lepiej. No nie, wiecie co, jak przejeżdżam po raz kolejny gąbką na łączeniu korektora i podkładu, to zaczyna się jakoś odklejać. Także chyba korektor to nie jest jakiś bardzo dobry wybór. No ale dobra, przechodzimy do pudrowania. Puder to jest produkt, który ja znam już od bardzo wielu lat. Myślę, że bardzo wiele z Was tego produktu już kiedyś tam używało. I to jest rimmel Stay Matte, za który zapłaciłam 9,79. I weźmy sobie taki luźny pędzel. Ja sobie przypudruję głównie strefę T, bo pod oczami zaczynam czuć ściągnięcie, wiecie? I to już nie jest fajne. No dobrze,
to myślę, że teraz wykończymy sobie oko. Pierwsze, od czego zacznę, to oczywiście rozblendowanie tego, co ja mam na dolnej powiece już. Posłużę się tym lusterkiem. Bardzo fajnie, że w tej palecie to lusterko jest takiej naprawdę całkiem przyzwoitej jakości. I jak ten brązik mam tak rozblendowany, to wezmę sobie tego ceglastego koloru i jego nałożę właśnie tutaj na środeczek. No ale te cienie blendują się przepięknie. I teraz biorę tego cienia, który brałam na początku tego morolkowego i będę wszystko rozdymiać do dołu i łączyć w zewnętrznym kąciku. Chcę wziąć jeszcze tutaj tego brązu, takiego o lekko wiśniowym zabarwieniu i jeszcze go sobie tutaj dołożę. Wiecie, chcę zobaczyć, na ile daje się to budować. Właśnie najdziwniejsze jest to, że się daje. No dobrze, a tutaj wewnętrzny kącik chcę wziąć tego rozświetlacza. To na hulu P68, na czubeczek odrobinę tego rozświetlacza. No powiem Wam, że naprawdę jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak ładnie wyszło. Wiecie dobrze, że ja nie mam nic przeciwko tanim kosmetykom, ale tak jak powtarzam, to są kosmetyki, których ja absolutnie nie znałam. I okazuje się, że no, trafiłam. Poza korektorem, który mi tutaj już ściąga i mnie denerwuje i zaczyna brzydko wyglądać pod okiem po ilu? 5 minutach od nałożenia. Także to nie był dobry pomysł. No i przechodzimy do kolejnego produktu i to jest od Maybelline maskara, za którą zapłaciłam 13,89. Ja jej chyba kiedyś tam w życiu używałam, ale zupełnie, o, ma silikonową szczoteczkę, taką lekko podkręcającą, więc może jeszcze ładnie podkręcać rzęsy. Ale wiecie, ja mam teraz rzęsy po liftingu, więc one same z siebie są piękne. To zobaczmy, co ona mi tutaj zrobi, ta maskara. Pierwsza warstwa wygląda tak. Maskara przepięknie rozdziela rzęsy. Tak wyglądają trzy warstwy. Uważam, że jest całkiem nieźle. No dobrze, w takim razie możemy przejść do konturowania. I tak jak Wam pokazywałam, mam paletkę z firmy Reverse, gdzie mam bronzer, róż, rozświetlacz. I ta paletka kosztowała mnie 12,29. No i zacznijmy może od bronzera. Ma bardzo ładny kolor, bardzo neutralny. Nie robi jakiś plam. A jedna z Was właśnie mi polecała paletki do konturowania z Reversa, że ponoć są bardzo fajne i tak, można się nimi spokojnie zainteresować. No dobrze, to teraz troszkę różu. No, róż jest prawie, że niewidoczny. Tym różem to na pewno sobie krzywdy nie zrobicie. Ja tak najpierw ostrożnie, a teraz wzięłam go trochę więcej. I dopiero cokolwiek zaczyna być widać. Ale z kolei też jest to kolor bardzo neutralny. Myślę, że pasujący wszystkim. No nie bardzo opalonym dziewczynom, bo u opalonych to nie będzie w ogóle widać nic. No dobrze, i teraz jeszcze rozświetlacz. Ale rozświetlacz jest tak mocny, że ja go naprawdę wezmę ociupinkę na taki bardzo luźny pędzelek. To jest jedno maźnięcie bardzo luźnym pędzlem, bardzo luźnym. Więc jeżeli nie lubicie bardzo mocnego glow, to z nim trzeba mocno uważać. I on daje taki złocisty efekt. Ja akurat złociste efekty bardzo lubię w rozświetlaczach, ale nie wszyscy to lubią, więc tutaj od razu mówię, że to jest właśnie takie złotko. Takie bardzo, wiecie, jasne, bardzo chłodne, ale złotko. No dobra, to konturowanie jest skończone, przechodzimy do makijażu ust. No i w makijażu ust wykorzystam tą właśnie kredeczkę od Revlon. Ona kosztowała mnie, słuchajcie, 3,79. I zobaczmy, bo kolor wydaje się być dość ciemny, więc mam nadzieję, że będzie ok. Po prostu nie mam nic innego takiego, wiecie, taniego, żeby się zamknąć w tej kwocie. Ona na stronie wydawała mi się chyba trochę bardziej neutralna. I ona ma tak jakby drobinki w sobie.
bardzo takie subtelne, ale te drobinki są. Troszkę mi nie pasuje temperaturą ta pomadka właśnie do oczu, bo oczy są ciepłe, tutaj mamy chłodny kolor. Słuchajcie, no jest to, uważam, do przyjęcia, bo to jest taki trochę lepszy kolor moich ust. I tak, dziewczyny, ponieważ piszecie mi pod filmikami, czy powiększałam usta, nie, jeszcze nie powiększałam ust. Na razie to jest preparat taki odżywczy, nawilżający i coś tam jeszcze. I one rzeczywiście są powiększone, natomiast to bardzo szybko się wchłonie. Ale efekt mi się na tyle podoba, że na pewno wypełnię sobie tak, wiecie, bardziej na stałe, już wypełniaczem. No dobrze, kochani, to w takim razie stwierdzam, że za stówkę dało się zrobić pełen makijaż. A najdroższy kosmetyk, czyli paleta cieni za 17,99 naprawdę, no, mocno mnie zdziwiła. Najsłabszym ogniwem w tym wszystkim widzę już, że jest korektor. Korektor naprawdę już, zobaczcie, już wygląda źle pod oczami. Na powiece wyglądał ok i fajnie się sprawdził właśnie jako baza. Natomiast no, pod okiem wygląda tak sobie, jeszcze ja tu próbowałam doklepać, więc mi się tu odkleiło coś, więc tak nie do końca to wygląda. Natomiast no, jestem w szoku, jak wygląda podkład. Podkład wygląda przepięknie. Puder znam, więc wiem, że on jest taki bardzo neutralny, taki po prostu puder utrwalający, on nie matuje jakoś tam szalenie. Cienie mega mi się podobają. Tusz jak na razie też. Wiecie, nie wiem, czy się nie skruszy i tak dalej. Ja Wam wszystko napiszę oczywiście w opisie. No i cóż, słuchajcie, jeżeli chcecie takich właśnie wyzwań, to piszcie mi w komentarzach wasze pomysły i dajcie mi znać, czy Wam się właśnie takie to wyzwanie podobało. Uważam, że kredka też bardzo fajna. Ta kredka do brwi mogłaby być chłodniejsza, ale też nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii. Wielkie zaskoczenie ta paletka z rewersa, która kosztuje niecałe 13 zł. Mamy tutaj 3 produkty i to 3 całkiem dobrej jakości produkty. Mówię, paleta cieni to jest w ogóle sztos, sidło totalne, tak samo ta z Technika za 7 zł. No to cóż, kochani, ja się z Wami żegnam, życzę Wam cudownego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek oglądacie ten film, no i serdecznie Was zapraszam na kolejne odcinki. No i oczywiście piszcie mi w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, o takich wyzwaniach i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, jeżeli podobał Ci się ten filmik, to tutaj jest takie kółeczko z moją podobizną, kliknij i subskrybuj, no i zostaw kciuka do góry albo do dołu, jeżeli Ci się nie podobało, bo to oczywiście też może mieć miejsce. Buziaki w takim razie. Mua!